Siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam was dzisiaj w bojowym nastawieniu jak sprzed 3-4 lat, gdy rozpoczynałem serię The Foresta. Weźcie głębokie wdechy, bo dzisiaj zagramy i rozpoczniemy naszą serię The Foresta w naprawdę fajnym klimacie. Klimacie takim jak ze starych dobrych lat, tak mi się przynajmniej wydaje i to będę chciał osiągnąć, czując się dobrze, będąc sobą w tym wszystkim, móc gdzieś tą energię, wiecie, jak już to wcześniej powiedziałem, wiecie, tą energię tak wydalić z siebie i myślę, że to są odpowiednie miejsca na to. Więc witajcie na kanale Rezi Born to be a Gamer, czyli moim drugim kanale gamingowym, gdzie będziemy prowadzili rozwinięte serie. Jeśli nie jesteście jeszcze na bieżąco, to ten guzik tutaj, ten tutaj? Chyba ten tutaj ma być szary, nie czerwony, czyli subskrybujcie. No i piszcie komentarze, czy waszym zdaniem The Forest to jest spoko opcja, czy nie. No i zostawcie oczywiście łapkę w górę, by być na bieżąco. Nowa gra, tryb... normalny, zagrajmy. Nie przesadzajmy tutaj, nie przesadzajmy. A jestem z tym ciekaw, bo ponoć dowiedziałem się, nie grając przez te ogromne ilości czasu, że Forest się ultra rozwinął i to, co się aktualnie w nim dzieje, to jest po prostu mistrzostwo. No i sam jestem tego ciekaw. Zobaczymy. Klasycznie chyba, nie? Lecimy samolotem z Timim. Oczywiście, że z Timim. Na szczęście mnie nie zmienili. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. Survival. Bez wazelinki w nieodpowiednie miejsca. Od razu wchodzimy tutaj z grubą rurą, pewnie zaraz się rozwalimy. No nie, żebym krakał. Ale jestem tak ciekaw tego. Jezyna droga. Za głośno z ławki, ścisz to Rezi. Ścisz to. Jak głupło. I dla przypomnienia dla tych, którzy może nie znają tej serii, jak chyba sami zresztą widzicie. No ktoś nam zarąbał Timiego, no. Dla przypomnienia, cóż to jest za gra, na czym ona polega, co, gdzie i jak. Jest to gierka survivalowa, gdzie lecieliśmy samolotem, jak sami widzicie, rozbiliśmy się. No i naszym zadaniem będzie przeżyć i znaleźć naszego syna. Oj, rozkrwawiony. Obyś synek nie miał krwotoku wewnętrznego, bo tego nie potrafię robić. To już tylko Daniel Lewandowski, mój kumpel, który jest na lekarzu. On by to zrobił. To pozbierajmy jakieś elementy, które tutaj znajdziemy. Pożywienie. W prawym dolnym rogu mamy pasek staminy, który się ładuje już prawie do końca. Życia, głodu, picia i czerwony, który jeszcze nie wiem co oznacza. Nie pamiętam, nie wiem, dowiemy się. Wcinaj, szamaj, regeneruj się, mordo. O Jezus, ta stewardessa to nie miała dobrego życia. O proszę bardzo, mamy siekierę. Okej, pozbierane wszystko? Jeśli tak, to zaraz wyjdziemy w dzicz i zobaczymy, co nas tu czeka. Gramy na praktycznie najwyższych ustawieniach, więc mam nadzieję, że zafunduję wam dobrą rozgrywkę. Chcę sprawdzić jeszcze po raz drugi, czy aby na pewno wszystko wziąłem. A widzisz. Lista pasażerów do ekwipunku, dodano coś tam, no dobrze, wszystko chyba wzięliśmy. Jeszcze jakieś leki leżą? Nie, kubeczki puste, plastikowe, nie potrzebujemy my recyklingu, tutaj nie będziemy teraz robić, nie. No i klasycznie chyba, to chyba się nie zmieniło, że otwieramy skrzynki, nie? A raczej... Rezi! To żadne mystery boxy, mordo! Tutaj lecimy z bagażami... Ups, nie drzewo! Tutaj lecimy z bagażami, w których możemy znaleźć bardzo dużo potrzebnych rzeczy. No i co? Czy mamy tutaj na B ponownie? Tak, mamy na B. Okej, okay. Rzemiosło, wszystko inne, tak jak było, tak i jest. Pozmieniało się ponoć bardzo dużo. I na to właśnie liczę, nie? Dużo smaczków, no taki żyrandol z kości. Czemu by nie? No pułapka, dziś są twoje urodziny. Troszkę smaczku tu dodali. Zobaczmy. Ciekawe jest... Okej, coś innego chyba, tak, wiecie, słyszeliście ten dźwięk? Przewincie sobie, zobaczcie, zesrałem się teraz jak głupi, myślałem, że coś tu biegnie. A to był chyba jakiś ptoka, bo co, ja nie wiem. Ja od razu wasze pytania tutaj wyprzedzę, ja mam tutaj ciepło. Wszyscy zawsze pytają, Remku, a masz tu ciepło? Ja mam, jak widzicie, ciepło, nie ma tutaj zimy.
Nie byda musiał swetra se dziergać ni. Ja, to lecimy dalej. Baterii dużo pozbieraliśmy, zauważyłem. Okej, patyczki, jakieś kamole pozbierajmy, już na początek będą potrzebne, potem przy budowie. Sarna! Dziołcho, jakże się wystraszył ciebie, nie? Nie strasz mnie tak. Nie, nie drzewo! Coś tutaj się uderza i obija, mi to się nie podoba. A! No! Że się udusił, hopie! Nie powiedziałem wam najważniejszego, ci, którzy oczywiście Deforesta nie znają. Na tej wyspie, na której wylądowaliśmy, nie chcąc na nie wylądować, chcieliśmy lecieć oczywiście do Egiptu na wakacje. No niestety wylądowaliśmy na jakiejś wyspie dziwnej, na tej wyspie? No nie wiadomo, czy jesteśmy sami. Więc zobaczymy, czy będziemy sami. Ja wiem, że nie będziemy sami. A jeśli wy nie wiecie tego, jeśli ty, dziołcho, synku, nie wiecie tego, że będziemy sami, to się przekonacie, że będziemy sami, bo ta gierka nas nie oszczędzi. No nie, szybszy od sarny to jeszcze nie jestem. O, kolejna skrzynka. Chciałbym pozbierać maksymalnie dużo, ile się będzie dało. Aha, przytrzymać. O, nowy ciuszek. Szkoda, że go nie widzę. Te sarny takie dzikie dźwięki wydają, nie? No zaś jak zwykle mam za głośno grę. A, podgłośnię sobie, żeby wszystkie detale słychać. A nie tylko na prawej, na lewej słuchawce, chcę na dwóch. Te słuchawki mam już tak długo, że po prostu one mają swoje, wiecie. O, na dwóch jest. To jest taki, o. To tylko wiatr, Rezi, spokojnie. Taki mastering tutaj muszę robić, wiecie, że tutaj muszę dzyn i znajdę sobie odpowiedni dźwięk. Może ją tym razem dogonię. Dogoniłem! No okej! Nie mam pytań! Aż się poplułem nosem, nie? Nie wiem, czy tak się da, ale właśnie teraz tego doświadczyłem. Dobra, nieważne. Sarna jakaś taka, widać, nieśmiertelna chyba. Uczyła się tutaj życia od tych kanibali, których spotkamy. Wykrakałem, kanibale będą. Jestem tylko ciekaw, czy rzeczywiście to się dużo pozmieniało. No, a, już totem widzę. Już magiczny totem tutaj. Mhm. No tak. Super. Super, super. Rozwalę go, bo z niego zawsze było dużo fajnych rzeczy. Patyczków, kamieni już nie mieścimy. Ale jakieś inne bajery? Nie. Dobra. Ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Nie pamiętam kompletnie, jeśli nie zmienili mapy. A coś tak chyba czuję, że zmienili coś tutaj, co? Te drzewa kojarzę, ale po której my stronie jestem? O, to drzewo kojarzę! Nie zmienili tego. Wiem, gdzie jestem. Mniej więcej. Aha, no tak, bo miałem przyjemność, tak jak wcześniej na początku mówiłem, te przywitanie też było dosyć podobne do starych czasów. Otóż natomiast gdzieś tam te 3-4 lata temu grałem i rozpoczynałem tą serię i no i tą mapę się zna, tą mapę się kojarzy. Ja też ją też po prostu kojarzę. Pamiętam, że tu jeszcze gdzieś jacht był, ale chyba to się zmieniło akurat. Kontenery widzę jakieś. Aby otworzyć podręcznik przetrwania. No otwieram, dobrze. I co mi tu miga? Jakieś podstawy przetrwania, zadania. Do zrobienia znajdź Timiego, rozbij obóz, znajdź zaginionych pasażerów samolotu. No dobrze. Statystyki, przeżyte dni 0, no to super, abym przeżył więcej. Komfort. Komfortowo się czuję, aktualne samopoczucie, komfortik, mordo. No stress. Dobra. Podejdźmy do tego, bo pamiętam, że na tych wieżach całych też coś się dało znaleźć. No jakiś kamyczek mały. Okej, okay. I na wierch. Musimy znaleźć odpowiednie miejsce na to, by rozbić obóz. Ja preferuję rozbijanie obozu. Aha, nic tu nie było. Fajnie, no, taka wieżyczka obserwacyjna, no, bardzo mi się to przydało do życia. Doświadczenia i takie tam. Mogę zeskoczyć? A, mogę się puścić, zejść. Okej, okay, super. Preferuję jedno miejsce tutaj zamieszkania, że tak powiem. I chciałbym się rozbić w jednym głównym naszym miejscu, ale też jak będzie i potrzeba, a będzie, bo musimy tym jego znaleźć. Eksploracja całej wyspy, tuneli, jaskiń i wszystkich innych niefajnych dla mnie miejsc, gdzie znajdę potwory. Jakie mi się potem śnią po nocy i Rezi potem sika w gacie, jak idzie spać. Podejdźmy jeszcze na szybko do konteneru, bo wydaje mi się, że przyda się jakiś jeszcze tutaj prowiant. Bo poza tym, że mamy kilka puszek Coca-Coli, jakiegoś tutaj batonika i dupsy in... A, w ogóle animację dodali. O, jaki hałas opierona. No, wszystko mamy póki co, ale jak już tak blisko kontenerów jestem, a nie wiem, gdzie finalnie wyląduję, to wolę jednak sobie tutaj podejść.
Oczywiście totemy też są, tych wszystkich tutaj złoczyńców. O, szmatki mogłem wziąć, reszty nie. Rozwalmy też to przy okazji, jakieś szmaty może też tym będą. Czaszka, spoko, tutaj szmatka. Patyków nawet już nie zbieram, bo wiem, że się nie zmieszczą. No, kolejny kontener, oj, nawet dwa, trzy! Nice, łącznie cztery. Co tu jest? Au! A, to jest głośne, nie wiem, czy wy też tak głośno to macie. Boję się, że jak podskoczy to jakiś kanibal. Trzeba się naprawdę mieć oczy dookoła głowy, ponieważ kanibale bardzo lubią robić niespodzianki i oni się nagle czasem pojawiają z dupy. Dosłownie, Maćku Dąbrowski, z dupy. Lustro. Albo jakiś wehikuł czasu, bo odbicie lustra tu jest jakiegoś lasu, ale... ale spoko, nie? Karteczka. O, lekka groza była. Wydaje mi się, że to była jakaś lista pasażerów. Żółwie! Wiem, że żółwie, znaczy nie, że ninja, tylko takie zwykłe. To trzeba było walić po głowie, nie? Tak. Mam nadzieję, że te drugie żółwie mnie nie zabiją, bo tutaj wiecie, one się mogą obrazić na mnie czy coś. Okej, to było drastyczne. No. Aha, stamina? Nie, stamina jest. Już? Jeszcze? Dobra, już. Oskuruj! Drastyczne troszkę, wiem. Ci, którzy nie mają na to nerwów, no wiecie, no możecie teraz zamknąć oczy na chwilę, nie? Ja wiem, że Greenpeace i takie tam, coś czuję, że może być rzeczywiście ciekawie. Bo się nie zdziwię, jak tu jeszcze jakieś roszczenia przyjdą, że Rezi złe tutaj rzeczy propaguje. Ale to jest tylko gra, pamiętajmy. Survival, no jakoś przeżyć trzeba, no gdyby to od mojego, to czy zabiję takiego żółwika zależało od tego, czy przeżyję, no zabiłbym biednego żółwika. Czy coś warknęło? No, już mnie schizuje tutaj coś. Pusto, piasek. Rozgwiazda! O, kolejne komputerki. A, już mam ich full, dobra. Lecim stąd, musimy znaleźć to miejsce, gdzie jest słońce. No jest chyba tak... albo bliżej zachodu? Tak, bliżej zachodu, uhuhuhu, majster, śpiesz się. Możliwe, że teraz pierwszą noc przeżyjemy w ten sposób, że po prostu... że po prostu sobie zrobimy taki malutki obozik. W sensie taki mały szałasik, żeby przespać noc. I jakieś tam ognisko sobie strzelimy, żeby było troszeczkę jasności. Bo wydaje mi się, że może się, wiecie co, napijmy się tej jednej kolki, bo... problem tutaj był z tym piciem. Tam widzę jakieś te budowle, pamiętam te... Akysz. Nie. Kysz mi stąd. Nie chcę. Obok jakiegoś kolejni na dole. Nie, no po prostu jestem w jakimś złym miejscu chyba tutaj. Szybko, biegnij Rezi, biegnij. Na dole tam lecą w jakiś zwiad, a ci? Nie idą za mną? Nie idą za mną. A się zesrałem, jak krzyknął. Zapomniałem, jakie to było przerażające. Tu jest jakiś mały obóz, no ja nie wiem, czy w takim obozie warto byłoby wykorzystać infrastrukturę tego obozu. Tam są przy tych drzewach, widziałem jeszcze przed sekundą. Nie wiem czy... au, ale to jest wszystko głośne, nie, muszę ściszyć, bo po prostu oszaleję. Nie, no wydaje mi się, że nie będę tu obok nich nocował, no bo to tak troszeczkę creepy, będę... Znów coś słyszałem, nie? Co my tu mamy? Ja sobie muszę topografię... aaa, i tu jest ten wielki krater. Wydaje mi się, że coś słyszę, nie? O, coś napisał. Co napisał? W tych zadaniach? Znajdź zaginiony pasażerów samolotu, znajdź drogę do leja krasowego. Czy to jest taki lej krasowy ten krater? W sensie tam na dół, ja? No dobra. Kiedyś tam to znajdziemy, na pewno nie dzisiaj. Co tu się świeci? Co tak biega? Zające jedne cholerne, nie stresujcie mnie, no. Cały czas mi się wydaje, że tutaj biegają te cholerne skubańce. Gdzie on jest? Zniknął mi z oczu w tej ciemności. Dobra, robi się już dosyć ciemno, no. Może jednak wykorzystamy tą infrastrukturę tutaj. Namioty jakieś coś. Nie. Akysz. Nie, trzeba atakować. Nie, spinkalam. Pierdzielę to. Znaczy w drugą stronę bym wolał pójść, to pójdę dołem. Ja pierdzielę. Nie, tam znów też lecą. Już się zwołali, tutaj ryki pewnie jakieś były. Leć, no. Run, Forest, run.
Dalej mam za głośno, źle się czuję, niekomfortowo. Tutaj może to jest nudno, ja bym też wiecie jak ja jest, nie? Głupkowato wymagający jestem, jeśli chodzi o infrastrukturę. Zawsze chcę, żeby była ładna, bo jak już się gdzieś coś zabuduje, latają tam posrańce jedne małpy pieprzone. Ja bym się chciał, kurde, jakoś... Może to rodzinne, ja nie wiem. Ja coś w sobie mam z tych kanibali. O! Blisko, 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 blisko! Aż się poplułem, aż się poplułem, aż się poplułem. Wypad, 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 wypad. Jakie dreszcze, nienawidzę tego uczucia. Ale mi się przypomniało, już wiem czemu nie nagrywałem Deforesta. To jest creepy jak cholera. O, lekka gęsia skórka, lekki dreszczyk i poplucie się po ryju. Blisko, blisko! Właśnie ci, którzy w gamingu mnie nie pamiętają, nie znają, wiedzcie, że ja gry przeżywam. Nie wiem czemu tak się fiksuję na tych grach i tak bardzo to przeżywam i to wszystko co się tutaj dzieje jest dla mnie, wiecie, huge, duże, takie wow. Ale ja się daję zawsze w klimat wprowadzić, że tak powiem. Nie jestem tym graczem, którzy na siłę utrudniają, jak jest jakaś straszna sytuacja, to mówię, ha, przecież to jest wirtualne. Ja się wczuwam, ja się lubię wczuwać. Zróbmy te podstawy. Zacznijmy od tego takiego małego dynksa. Między kamieniami czuć się będę na pewno bezpieczniej. Ja zacznę od tego, że po prostu wybudujemy taką chwilową, bo zaraz tu będzie cima jak w życi, synki i dziążki. Więc ja szybko wybuduję taki chwilowy shelter, w sensie nasz tutaj namiocik jakiś czy coś, żeby przeżyć tam noc na szybciocha i znaleźć odpowiednie miejsce, bo no nie jest ciekawie, jak sami widzicie. Jeszcze? Gdzie? Okej, okay. w tą stronę. To działa dalej? Działa! Da się przesunąć drzewko, gdzie ma polecieć. Okej, okay. Mamy buga, ale na szczęście nie. Nie ma buga, dobrze było. Ja cały czas muszę mieć... Jezus, krokodyl tu jest! Ja pierdzielę! No gdzie mi z tym ryjem? Ja tu mam spać! Nie no, serio! Nie no, to ja to pierdzielę, uciekam stąd. Jak się zesrałem znów. Są żarty jakieś, nie? Idę wyżej. Wiem, że tu jakieś rzeczy znajdę, ale tu są te krokodyle, już pamiętam to miejsce. Tu może być w każdej chwili krokodyl, ja tu wrócę później. Pierdzielę. Idźmy tu na tą wysepkę. Z jednej strony woda, z drugiej strony woda. Zające, spoko. Brzmi miło, no. Wygląda przynajmniej na miłe. Na miłe miejscówkę. Myślałem, że to jest krokodyl już przez chwilę. Tu się jakoś rozbiję. Pod tymi kamieniami. Ja pamiętam, że tu kiedyś też miałem shelter. No, miałem tu kiedyś miejscówę. Nie tak blisko tej wody, będzie hałasowała jak porąbana. A zróbmy to szybko jeszcze raz. Tutaj pod skałką możemy jakoś komfortowo się rozbić. Dobra, trzeba pozbierać. Jazda z tematem. Tyle stresów, już na początek, no nie oszczędzają mnie, nie? Gdzie reszta drewienek? Bugowały się. Nie, są. Szybko jazda. Jeszcze trzeba będzie walnąć szybko ognicho. Nie takie gówniane, chcę lepsze. Te zróbmy. Szybko rezi. To też tutaj. O nie, no już się zrobiło za ciemno. Już mam przesrane. Szybko, przynajmniej jedno ognisko. Nic już nie widzę. Jeszcze patyk. Jeden patyk, o jest. Szybko rozpalaj, bo tu przyjdą. Zaraz to miejsce na spanie zrobimy. Nie, okej, okay, zaraz zrobimy. Pierwsze szybko kamienie. Mam nadzieję, że krokodyle w nocy śpią, bo teraz go nie ma cholery, żebym go zobaczył w ogóle.
Jakieś patyczki. Nic nie widzę. Nie dychaj tak, idź tam szybko. Go, 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 go. Dobra, szybko, drugie ognisko. No, jest zabawnie, jest zabawnie. Coś tu chodzi, to są zające, no. Warto byłoby jakieś ubić, bo nie mam tak naprawdę co jeść za bardzo. No, batonika tam jeszcze jakiegoś mam. Patyki 2 i jeszcze kłody. Dobra, szybko te kłody zorganizujmy. Nie, zjedzmy tego batonika, bo będziemy się gorzej regenerowali. Dużo nam nie pomogło, ale będzie lepiej. Jeszcze takie malutkie ognisko, żeby przypiec te mięsko, bo tu jakieś mięsko z tych żółwi mam. To nas uratuje i pozwoli nasz głód tutaj zaspokoić. Okej, jest. Wszystko na ostatni moment. Wiemy, już się robi totalnie czarno jest, nie? Dobra. Jeszcze patyczki? Dobra, tutaj. Jeszcze jeden. Nie, chodzę po ziemi i klikam E, żeby zbierać, nie? Innej opcji teraz nie widzę. Nie, kamieni full. Nic nie widzę. Nic. Jakby teraz tu podeszły jakieś dziwolągi, to ja jestem w dupie. No nie no, patyka mi nie dacie, no halo. Kłody ma, patyków nie ma? No nie wierzę. Aha, mogę jeszcze z zapalniczką pójść, nie? Jezu, jak ja się boję. Czemu wy mi to robicie? W sensie, twórcy gry. Patyk, dajcie patyk, jeden patyk. Nie, 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 zapal to, zapal to, zapal to. Tam w tle widzimy... Też nie to. Ja coś czuję, że zaraz tu przyjdą. Jestem pewien. Zaraz się po prostu wpakuję w takie gówno. No halo, patyk! Pod drzewem powinny być. Pamiętam, że jak... że dało się pod drzewem poznajdywać jakieś patyki, a tu nie ma ani jednego. O! Dobra, dobra, spinka, do domu, do domu, do domu, do domu, do domu, do domu. Jezu, zając, nie strasz. Dobra, 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 dobra. Dobra, z racji, że jesteśmy głodni, pozostaje nam jeszcze jedna rzecz, jak zrobienie ogniska tutaj. Z dwóch patyków, jeśli mamy, mam nadzieję. Nie mamy. Jednego patyka mi brakuje. Tego ptoka chcę zabić, ale... O! Zabiłem! Jest mięcho. Piórka odleciały, bo piórka też da się zbierać. A, poleciał. Szkoda zapalniczki, chowaj. Głodny już jestem jak cholera. Potrzebuję tego patyka. Może tu w górę pod tą... Jakby jeszcze to było w miarę blisko domku. Nie no, muszę odpalić zapalniczkę. Nic nie widzę. Halo, patyk? Halo? Rezi, chroń plecy, pamiętaj. No nic, nie ma. Nie, nie... Nie uraczysz, nie. A wróćmy tam kapkę niżej, tam były te krzaki. Bo tu niczego nie było, proszę. Bo tu niczego nie było, te dźwięki wszystkie... Jezu, ciemno. O, patyk! Go, 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 go! Szybko, dudom! A jest schiza masakryczna. Dobra, 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 dobra. Tą kłodę weź, wywal gdzieś tam dalej. Da się coś upiec? Da się. Daj. Daj, okej. Mam nadzieję, o nie, spali się. Nie mogę tak tutaj przypieprzać tym ogniem. No jest creepy, jest. Totalna ciemnia, totalna noc. Najedzony. Warto byłoby się jeszcze umyć. Na dziko, po cimoku niech będzie. O, czysty. O to chodziło, dobra. Dobra. Dołóżmy do pieca.
I widzimy się, moi mili. Już się wystraszyłem, że coś tam idzie. No i widzimy się w kolejnym odcinku, który lada dzień zobaczycie na kanale. Zobaczymy, co się stanie. Czy znajdziemy odpowiednie miejsce? Czy przeżyjemy kolejne dni? Czy będziemy bezpieczni? Mam nadzieję, tak staram się, już głębiej nie wejdę, już się nie umiem głębiej tam wepchać. Obyśmy przeżyli. No nic. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.